Witam, to są praktyczne ciekawostki, zaś dziś pokażę Wam jak samodzielnie, tanio i przede wszystkim bezboleśnie załatać sobie dziurę w zębie. Na początku chciałbym zaznaczyć, że robicie to na własną odpowiedzialność, a to, że w moim przypadku w ten sposób zadziałał nie oznacza, że pomoże komuś innemu. Do sporządzenia naszej plomby będziemy potrzebowali tlenku cynku, eugenolu bądź olejku gościkowego, spirytusu salicylowego oraz wykałaczki i talerza. Osobiście za wszystkie składniki zapłaciłem około 40 zł, a zakupić je można w aptece bądź sklepie stomatologicznym. Przejdźmy teraz do samego sporządzania naszej plomby. Najpierw będziemy musieli polać talerzyk spirytusem, aby zabić bakterie i wytrzeć go dokładnie ściereczką, aby był suchy. Następnie wysypujemy odrobinę tlenku cynku i dodajemy kroplę eugenolu lub olejku gościkowego. Później oba składniki należy wymieszać wykałaczką, aby uzyskały konsystencję plasteliny. Zanim załatamy sobie zęba, należy zdezynfekować dziurę. Ja używałem do tego także spirytusu salicylowego, niezbyt przyjemne, jednakże bardzo skuteczne. Dziurę należy osuszyć chusteczką, a gdy już jest zdezynfekowana i osuszona, to możemy zamontować naszą plombę i delikatnie pougniatać ją językiem, aby dobrze się trzymała. Gdy wszystko jest już gotowe, to nie możemy przez jakiś czas ani nic jeść, ani pić. Ponieważ plomba nadal jest miękka i po prostu nam wypadnie, gdy stanie się wystarczająco twarda, to wszystko powinno być już w porządku. Warto wspomnieć, że jest to plomba zdrowotna, niekiedy stosowana przez dentystów w dawnych czasach, aby zapobiegać leczeniu kanałowemu. Jej właściwości lecznicze polegają na tym, że remineralizuje i leczy tkanki zęba zainfekowane próchnicą. Oczywiście jest to jedynie środek doraźny, tak zwana prowizorka, a plomba nie będzie się trzymała zbyt długo. Co najwyżej kilka miesięcy, jeżeli będziemy uważać z jedzeniem i nie będziemy żuli gum. Jednak w moim przypadku bardzo im pomogła. W bołącego dziurawego zęba zamontowałem sobie takową i po dwóch miesiącach wypadła. Jednak ząb nieco się podleczył i mimo dziury nie boi mnie do dziś. Warto wspomnieć, że ból nie ustąpił od razu. Początkowo nawet się nasilił, jednak po kilku godzinach ustąpił całkowicie. Oczywiście zabieg można powtarzać, ponieważ zakupione przeze mnie składniki wystarczą mi na wiele lat użytkowania. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ta ciekawostka ułatwi wam nieco życie. Do usłyszenia wkrótce.